Mamy ramkę wykonaną z przewodnika i ramka ta znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym. Przez ramkę płynie prąd i zaznaczmy sobie kierunek tego prądu. Teraz zaznaczmy sobie malutki kawałek tej ramki po prawej stronie. I tutaj zaznaczmy sobie wektor dl. Ok? Mamy tutaj wektorek dl. I teraz całą ramkę pokrywamy właśnie takimi wektorkami dl i zwrot tego wektora jest właśnie dany przez kierunek prądu. Teraz w poprzednim wykładzie pokazałem, że teraz siła działająca na ten malutki czerwony kawałek dana jest następującym wzorem. Siła równa się, i to jest właśnie natężenie prądu w tej ramce, dl, iloczyn wektorowy, pole magnetyczne, prawda? To jest dokładnie siła działająca na ten malutki czerwony kawałek po prawej stronie. Teraz jeżeli wycałkujemy, załóżmy po tym prawym prostym kawałku, oznaczmy sobie długość tego kawałka tutaj przez A, dobrze? Jeżeli wycałkujemy, to wtedy siła, tutaj już pokazuję tylko wartość siły, jest dana następującym wzorem I A razy B. Natężenie prądu A, długość tego kawałka razy pole magnetyczne. Odsyłam do poprzedniego wykładu. Dobrze, to teraz łatwo zobaczyć, jaki jest kierunek i zwrot tej siły, prawda? Korzystamy z reguły z prawej dłoni i przekonamy się łatwo, że siła działa dokładnie tak. To jest dokładnie nasza siła tutaj. Teraz po lewej stronie mamy sytuację analogiczną, tylko prąd ma przeciwny zwrot. A więc wtedy natychmiast wiadomo, że siła będzie działać. O, w taki sposób będzie działać siła, prawda? Teraz pytanie, co z pozostałymi częściami? Jeżeli popatrzymy na ten kawałek ramki, to tutaj proszę zobaczyć, że wektorki dl są równoległe do pola magnetycznego, a wtedy zgodnie z iloczynem wektorowym siła jest równa 0. Dokładnie to samo mamy tutaj i dokładnie to samo mamy tutaj, prawda? Pomijamy te dwa kawałki dołączone do ramki, gdzie wpływa i wypływa prąd, ok? Dobrze, czyli widzimy, co się teraz będzie działo. Te siły będą chciały obrócić ramkę wokół tej osi. Będzie obrót wokół tej osi. Popatrzmy, proszę Państwa, jeszcze raz na tą ramkę, tylko popatrzmy teraz na nią z przodu. Popatrzmy dokładnie i patrzmy na ten kawałek. Na ten kawałek z przodu i patrzymy teraz na ten system z przodu. Więc tak, rysujemy sobie ten kawałek. On wygląda tutaj tak. Tutaj mamy prąd, który wypływa z ekranu. Tutaj mamy prąd, który wpływa do ekranu. Okay. Tutaj mamy siłę właśnie skierowaną na dół. A tu właśnie mamy siłę skierowaną do góry. No i wartość obu tych sił to jest dokładnie I, A, B. A tu prąd płynie tak, prawda? No i tutaj mamy pole magnetyczne, prawda? Narysuję tylko tutaj te pole magnetyczne. Jednorodne pole magnetyczne. Ale te pole magnetyczne jest wszędzie. Ten układ znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym. No i proszę Państwa, widać. A tu jeszcze może zaznaczę, że ta długość tutaj to jest... Że ta długość tutaj... To jest B podzielone nad pół, a ta długość to jest B podzielone nad pół, gdzie B to jest właśnie długość tej dolnej ramki. No dobrze, proszę Państwa, to widać, że teraz będzie obrót dokładnie tak, prawda? Ramka zacznie się obracać. No dobrze, to teraz siły będą obracać tą ramkę, ale nie cały czas. Co się stanie, jeżeli ramka obróci się teraz o 90 stopni i będziemy mieli dokładnie taką sytuację jak tutaj? Najpierw narysujmy sobie kierunek prądu. Kierunek prądu jest tak. Proszę zobaczyć, co się stało. Mamy tą ramkę, tak? Następuje teraz obrót o 90 stopni, więc prąd płynie dokładnie tak, jak tutaj zaznaczyliśmy. No i teraz, jeżeli wykorzystamy dokładnie ten sam wzór, że I razy dl krzyż B, to przekonamy się teraz, że te siły mają następujący kierunek i zwrot. Że tutaj siła działa tak, tutaj siła działa tak, tutaj do góry działa siła, a tutaj siły działają w następujący sposób. Proszę Państwa, te dwie ostatnie siły narysowałem krótsze, proszę zwrócić uwagę, a to dlatego, że całkowita siła, jaka działa na przewód, jest proporcjonalna do długości, tak jak tutaj widzimy I razy A razy B, prawda? A tutaj te kawałki są krótsze, więc całkowita siła działająca na te kawałki też będzie mniejsza, prawda? No i widzimy, co się teraz dzieje. Ta ramka jest teraz rozciągana. Te siły teraz nie obracają układu, one teraz rozciągają ten układ. No i znowu, proszę Państwa, popatrzmy na ten układ patrząc na ten kawałek ramki.
O, na ten kawałek. Patrzymy teraz z przodu. No i mamy następującą sytuację. Tutaj jest ten kawałek. Teraz tak. Tutaj mamy prąd, który wpływa do ekranu, a tutaj mamy prąd, który wypływa. Prawda? Tutaj mamy ten prąd i teraz tak. Siła działa tutaj i siła działa tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dokładnie ta sama siła I, A, B. Prawda? Zaraz to wytłumaczę lepiej. Jeszcze narysujmy sobie pole magnetyczne. Prawda? To wszystko znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym, które tutaj jest wszędzie. Cała ramka jest w tym polu. Dobrze. Zwróćmy uwagę. Popatrzmy na ten rysunek wyżej. Mamy ten na przykład... mamy te dwa przewody. No i teraz, na które działa siła? Proszę zobaczyć, że my teraz tylko przesuwamy te przewody w tym polu magnetycznym, ale nic więcej, więc na nie działa dokładnie taka sama siła. Tylko teraz zmieniła się orientacja tej ramki i teraz jest rozciąganie tej ramki, prawda? A nie obrót. No dobrze. Ale to nie jest koniec, ponieważ ta ramka ma pewną bezwładność, więc ta ramka obróci się dalej, prawda? Obróci się dalej i załóżmy, że bezwładność jest taka, że da radę obrócić się o kolejne 90 stopni, prawda? Także dojdziemy do takiej sytuacji. Ale i teraz zaznaczmy sobie kierunek przepływu prądu i teraz będzie odwrotny kierunek prądu. Będzie coś takiego teraz. Prawda? Zobaczmy tu jeszcze raz na samej górze. Mamy taką sytuację. Następnie obracamy o 90 stopni i następnie obracamy o kolejne 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Prawda? I mamy dokładnie taką samą sytuację. Więc tutaj po prawej stronie siła działała na dół. Mówię o tym rysunku na samej górze. A po lewej stronie siła działała do góry. Teraz prądy są odwrócone, więc siły też będą odwrócone. Teraz siła działa tak. OK, tu jest ta siła. A tutaj siła działa teraz na dół. Widzimy, co się dzieje, proszę Państwa. Teraz siły działają w przeciwnym kierunku. Teraz te siły chcą odwrócić kierunek. Na początku ramka kręciła się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Teraz chce się kręcić w odwrotną sytuację, prawda? Narysujmy sobie jeszcze raz ten układ, tylko patrzymy teraz na ten kawałek i patrzymy z przodu, prawda? Jak to wygląda? Czyli mamy następującą sytuację. Mamy coś takiego. Tutaj mamy prąd, który wpływa do ekranu. Tutaj mamy prąd, który wypływa z tego ekranu. Tutaj siła działa tak, a tutaj siła działa tak. Dobrze? I tu jeszcze narysujmy sobie nasz prąd. No i to oczywiście znajduje się w polu magnetycznym. Narysujmy sobie jeszcze raz dla kompletności. Tutaj jest to pole magnetyczne. Prawda? Ta ramka znajduje się, jest zanurzona w tym polu. Dobrze, to teraz widzimy, że ewidentnie tendencja będzie obracać się w tą stronę, prawda? Więc przeanalizujmy jeszcze raz sytuację. Na początku po prawej stronie siła działała w dół, po lewej stronie siła działała do góry i obrót był zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po obrocie 90 stopni mamy rozciąganie ramki. Dobrze, teraz załóżmy, że bezwładność, tam jest oczywiście bezwładność, więc ramka przekręciła się jeszcze dalej, załóżmy, że przekręciła się o 90 stopni. W tej sytuacji siły będą wyglądać dokładnie tak jak tutaj. Ale jest jasne, że jak ramka tylko się obróci te więcej niż 90 stopni, to natychmiast zaczną pojawiać się siły, które będą właśnie miały przeciwny kierunek i będą się teraz przeciwstawiać obrotowi. Więc teraz, no i w ten sposób, proszę Państwa, silnik elektryczny działać nie będzie. My byśmy chcieli, żeby ta ramka cały czas kręciła się w tą samą stronę. My byśmy chcieli, żeby te siły cały czas kręciły właśnie w tą jedną stronę, dobrze? No to jak to zrobić? Ano, jest to stosunkowo proste do zrobienia. To jest już teraz czysto techniczne rozwiązanie. Popatrzmy teraz na ten przewód tutaj. Jeżeli teraz odwrócimy kierunek prądu, to też siła zmieni swój kierunek i siła będzie teraz działać na dół, prawda? Jeżeli weźmiemy teraz ten kawałek i odwrócimy kierunek prądu, no to wtedy siła będzie działać do góry, prawda? To wtedy po prawej będzie w dół, po lewej będzie do góry i będzie dokładnie to, co chcemy, prawda? Będzie tak jak tutaj na początku i cały czas będzie obrót w jedną stronę, prawda? Więc wystarczy tylko i wyłącznie zmienić kierunek przepływu prądu w odpowiednim momencie. W jakim momencie? Ano dokładnie w tym momencie, gdy mieliśmy ten początkowy obrót o 90 stopni. Teraz zmieniamy kierunek przepływu prądu i wszystko jest w porządku. I wtedy siły będą nam pomagać, będą kręcić układ w jedną stronę. Jak to rozwiązać? No to już jest zagadnienie czysto techniczne. I tutaj pokazałem, jak to może wyglądać. Tutaj mamy tak. Mamy nasz obwód, mamy źródło zasilania, prawda? I mamy takie dwa półokręgi. I teraz tu jest styk. Tutaj jest styk. O, z tymi kulkami tu mamy styk. I tak samo tutaj mamy taki styk, prawda? Dobrze. To teraz co się dzieje?
Mamy tutaj ten plus i minus, więc prąd płynie na razie tak, prawda? W tym momencie prąd płynie dokładnie w tym kierunku. Narysuję dla kompletności wszędzie i tu wpływa do minusa. Proszę zobaczyć, że na początku prawe półkole jest podłączone do bieguna dodatniego. Lewe półkole jest podłączone do bieguna ujemnego. No więc zgodnie z tym, co żeśmy sobie powiedzieli, siły, tak jak na początku wytłumaczyłem, siła będzie działać tutaj, a tu siła będzie działać tutaj i nastąpi obrót. Teraz proszę zobaczyć, że po obrocie o 90 stopni prawe półkole zacznie dotykać ujemnego bieguna, a lewe półkole zacznie dotykać dodatniego bieguna i odwróci się kierunek prądu, prawda? I wtedy siła będzie nam znowu kręcić w tą stronę, co trzeba. I cały czas, proszę Państwa, ta ramka będzie się kręcić w tym przypadku zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i proszę Państwa, to jest dokładnie prosty model silnika elektrycznego. Dziękuję.